Szanowni Państwo, ostatnio opozycja w parlamencie polskim chciała zablokować obrady tak, żeby nie doszło do uchwalenia budżetu na 2017 rok i doprowadzić do, a tym samym doprowadzić do paraliżu państwa. Te działania i ta obstrukcja się nie udały. Posiedzenie Sejmu zostało przeniesione z sali plenarnej do sali kolumnowej. Zostało to ogłoszone i do sali kolumnowej zostali zaproszeni wszyscy posłowie. Wymagana większość to 230 posłów. Podczas głosowania brało udział 236, a w jednym przypadku 237 posłów. I nie byli to tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale również dwoje posłów z Kukiz 15 i również koła poselskiego Wolni i Solidarni. Dlatego te głosowania są legalne, ponieważ ta wymagalna ilość posłów miała miejsce. Oczywiście ktoś zapyta, a czy takie przypadki były i zdarzały się w pracach polskiego parlamentu? Tak. Ja przypomnę, że takie przypadki miały miejsce. Między innymi spotykaliśmy się w sali kolumnowej, aby przeprowadzić pewne zmiany w budżecie państwa, kiedy Polskę nawiedziła powódź i również wszyscy posłowie zebrali się wtedy w sali kolumnowej. Ktoś pyta, czy były miejsca dla pozostałych posłów. Tak, te miejsca były, stały wolne krzesła i nie jest prawdą, że ktoś utrudniał dostęp posłów do sali kolumnowej. Otóż drzwi były otwarte, natomiast te informacje, które się pojawiły, że zamknięto drzwi przed posłami, że zrobiła to Straż Marszałkowska, są nieprawdziwe. Wcześniej było tylko posiedzenie klubu i na posiedzeniu klubu każdy ma prawo dyskutować z posłów, ale danego klubu i tak było z klubem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast gdy zostało ogłoszone posiedzenie Sejmu, drzwi sali kolumnowej się otwarły. Kolejna rzecz. Wszyscy posłowie, którzy byli w sali kolumnowej, zostali podzieleni na sektory i każdy sektor był obsługiwany i głosy były liczone przez sekretarzy obrad. Także było to robione perfekcyjnie, z protokołem i wszelkimi zasadami obowiązującymi przy głosowaniu tak zwanym ręcznym, przez podniesienie ręki. I tutaj, Szanowni Państwo, to co się dzieje w państwie, to napawa niepokojem, ale chcę powiedzieć, że to opozycja blokowała najpierw mównicę, a później fotel marszałka Sejmu, przeglądając nawet dokumenty, które leżały na jego biurku. To się jeszcze, drodzy Państwo, nie zdarzyło w 11-letniej historii, jak zasiadam w ławach poselskich. Nigdy wcześniej takie rzeczy nie miały miejsca. I chcę Państwu powiedzieć, że rok 2016, kończący się, bo jeszcze cały czas jesteśmy w trakcie tego roku, był rokiem dobrym. Podjęto wiele uchwał, wiele ustaw, które służą naszemu społeczeństwu, między innymi 500+, obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie wynagrodzenia godzinowego do 12 zł. I można by było wiele jeszcze wymieniać w rolnictwie, w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Również wpływy do budżetu państwa znacznie się zwiększyły o ponad 10 miliardów złotych. I to nie jest tak, jak słyszymy z ust opozycji, że wszystko jest złe, wszystko jest nieodpowiednie. Nie, drodzy Państwo, tak nie jest i o tym mówię jako poseł, który już zasiada kolejną kadencję. Także wszelkie działania, które są podejmowane przez rząd pani Beaty Szydło, one służą naszemu społeczeństwu, służą jego rozwojowi
i są nacechowane naprawdę troską o dobro ludzi, troską o obywateli, wszystkich obywateli, nie tych najbogatszych, ale wszystkich. I naprawdę zróbmy wszystko, żeby to, co jest, co się rozpoczęło, żeby było kontynuowane dla dobra naszego kraju. I powiem tak, że wiele się wydarzyło w tym roku. Między innymi obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, przyjazd papieża Franciszka, Rok Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży. To wszystko się udało. To wszystko było dobrze zorganizowane, dobrze i bezpiecznie. Wspomnę również o szczycie NATO, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Udanym, który zaowocował tym, że będzie wzmocniona wschodnia flanka NATO, że tutaj będą na terenie naszym stacjonować wojska amerykańskie. Już niedługo będą w styczniu pojawią się na terytorium Rzeczypospolitej tak, żeby zabezpieczyć nasze granice i nasze państwo przed zewnętrznymi atakami, głównie mam tu na myśli atakami ze wschodu. I drodzy Państwo, naprawdę te działania służą naszym mieszkańcom, służą naszym obywatelom i to widzimy nie tylko na szczeblu państwa, ale również na szczeblu województwa i tutaj w naszym mieście i w naszym powiecie. Ja chciałbym, żeby Pan się jakoś ustosunkował do tego zakazu wstępu mediów do Sejmu. Pani redaktor, to nie jest tak, że do Sejmu jest zakaz wstępu, tylko stworzenie regulaminu pracy poszczególnych mediów. Będą wydzielone sale, będzie dostęp nie tylko do tych sal, ale również do konferencji prasowych, spotkań z posłami. Tylko to będzie na zasadach takich, żeby i lepsze były warunki dla pracy poszczególnych redakcji, mediów, ale również dla pracy posłów. To, co zostanie wprowadzone, to nie jest żadne ograniczenie. Widziałem w parlamencie francuskim, widziałem w parlamencie, jak to wygląda węgierskim, widziałem, jak to wygląda w parlamencie czeskim, widziałem, jak to wygląda w parlamencie Bośni i Hercegowiny. To naprawdę to, co my i przede wszystkim w parlamencie europejskim, to, co zamierza wprowadzić marszałek w regulaminie i to, co zostanie ustalone, to jest najbardziej ze wszystkich tych liberalne. Ja nie jestem i nasze ugrupowanie za ograniczaniem pracy mediów, za ograniczeniem pracy dziennikarzy, bo to jest konieczne i potrzebne. W komisjach wszystko to, co jest mówione, jest nagrywane z sali plenarnej, wszystko to będzie dostępne i jest dostępne i nie tylko, bo również wywiady dziennikarzy z poszczególnymi posłami, osobami, konferencje prasowe. Przecież nikt nie zabrania grupie posłów czy posłowi uczestniczyć, zwołać konferencję prasową i powiedzieć o tym, co się dzieje. Także chodzi tylko, żeby uporządkować, lepiej zorganizować, a nie ograniczać, a nie daj. A to, co się już mówi, wprowadzenie cenzury, to już w ogóle nie ma miejsca. Także naprawdę w innych parlamentach jest to wiele bardziej rygorystyczne niż u nas.